10:40, czas na poranne wybieganie. Jak widać, wulkan Maderas jest dosyć zachmurzony, ale dziś będzie piękny dzień. Koncepcjon natomiast zwykle majestatycznie oddali w chmurach z waty cukrowej. Idę biegać 8 km. A to jest drzewo Nancites, te małe kuleczki. Co? No, nie można jeść. Taki, mają taki miodowy smaczek. No i dobiegłem 4 km. Tutaj zawracam. A teraz zobaczcie. To jest bardzo niesamowite. To są kwiaty smoczego owocu. Dragon fruit. A tutaj po hiszpańsku to się nazywa pitaya. Zobaczcie, tak to rośnie. Czyli taki sukulent. Dostają wielkie kwiaty, a później z tego to, jak kwiat już umrze, zostaje zapylony i tak dalej, tworzy się owoc. I ten owoc rośnie, robi się różowy. Później wszystko pokażę, jak to wygląda. Tu jest świeży kwiat. Bardziej rozwinięty, bo te kwiaty już są zapylone, już kwiaty zakończyły swój żywot. A tu jest taki kwiat bardziej otwarty. Proszę zobaczyć. To jest kwiat bardziej otwarty. Także tak to rośnie. No i każdy z tych kwiatów to będzie owoc. Jeżeli oczywiście wcześniej ptaki, wiewiórki i inne robaki nie dobiorą się do tego. Ale na to też jest sposób. Ludzie zakładają worki na owoc, który się rozwija i że on może spokojnie dojrzeć. No żyjemy w tropikach, to nie jest łatwo. Witam serdecznie w cotygodniowym programie pod tytułem Jak srać, aby się nie obsrać. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać na temat wpływu ilości jedzonych pitai oraz kokosów na jakość Twojego stolca, ponieważ są to problemy, z którymi borykamy się tutaj, na wyspie. W Kolumbii pitaje powodują rozwolnienie tutaj. Zauważyliśmy, gdy spożywamy pitaje w nadmiernej ilości na śniadanie, dostajemy tak zwanych czerwonych zatwardzeń, takich jak gdyby buraczanych. Natomiast nie są one aż tak groźne, są po prostu niemiłe. I w ten oto sposób chciałem Państwa zaprosić na dzisiejszy program. Naszymi gośćmi są pan Palma, obecny tutaj Krzysztof. Krzysztof akurat ma rozwolnienie, więc nie mógł przyjść, ale będzie z nami wkrótce. Dziękuję bardzo. A to jest wejście do wodospadu, bardzo pięknego wodospadu. 1,5-godzinny hajk przez dżunglę. Niesamowite przeżycie, byłem tam już dwukrotnie. A jeżeli chcesz, żebym zrobił z tego materiał, to wpisz w komentarzu. Będę przynajmniej wiedział, że na przykład takie rzeczy Cię interesują. Bo jeżeli nie komentujesz, to ja nie wiem, czy Cię interesuje. Może Cię interesuje, może Ty zamiast na YouTube siedzisz na Pornhubie i generalnie masz inne upodobania, przykładowo. Kilometrów weszło we wspaniałym stylu. Pięknie. To, co człowiek czuje po dłuższym biegu, to jest po prostu niesamowite. Naprawdę. Niesamowite. Że mówisz tu o endorfinach, o jakimś haju biegacza i takie typu, tego typu rzeczy. Tak. I to wszystko właśnie w ten sposób się odbywa. Jeżeli wcześniej nie biegałeś, zacznij biegać. Powoli. Najpierw kilometr, marszobiegi, a później już. Oto jestem, na środku jeziora, wieje wiatr, pewnie będzie słychać, cóż, takie jest życie.
chciałem się podzielić moimi pewnymi obserwacjami na temat nagrywania tych filmów. Otóż zauważyłem, że mam problemy z poprawnym wysławianiem się w języku polskim. Od 6 lat jestem w podróży. I dosłownie wczoraj rozmawiałem z Alejandro, z moim znajomym z Argentyny, który tutaj jest z nami w ośrodku od marca tak samo. I uświadomiłem sobie pewną rzecz. Od praktycznie 6 lat moim głównym językiem komunikacji jest angielski i hiszpański. Nie wiem, co z tego będzie. Jakoś muszę zacząć ćwiczyć język polski. Doskonałą konkluzją dla mnie tego vloga właśnie, po uświadomieniu sobie tych problemów, jest to, że będzie to dla mnie możliwość utrzymania kontaktu mówionego w języku polskim na większą skalę, a przynajmniej będę zmuszał się do używania języka polskiego codziennie, czy tam kilka razy w tygodniu w celu prezentacji pewnych rzeczy, które chcę zaprezentować, o których chcę powiedzieć. Taką formę wybieram. Uważam, że jest to jedyne rozwiązanie w tej chwili dla mnie, aby pozostać z językiem polskim na takim poziomie, na jakim byłem, zanim wyjechałem z kraju. Ponieważ w tej chwili uważam, że jestem na poziomie mierny plus, może dostateczny minus, jak się bardzo skupię i mam wenę. A poza tym to i brakuje mi słów, naprawdę brakuje mi słów. Wchodzą mi słowa, forma zdań mi się zmienia na formę angielską albo formę hiszpańską. To nie jest śmieszne, naprawdę, to nie jest śmieszne. Wczoraj sobie to uświadomiłem właśnie. I czas coś z tym zrobić, także ten vlog będzie moim wyzwaniem do poprawy języka polskiego, ponieważ innej opcji nie ma. Nie ma. I tyle. Dziękuję bardzo. Idę wysłuchać. O mira, esta se cayó, esta rama. Sí, se fue. Tal vez viene otra. Ya. No, esto es pasa... De vez en cuando. Sí. Y ya había mucho tiempo que no había pasado uno así. Así fuerte. Por eso dije, cuidado con el viento, porque sabía que iba a botar mucho. Sí, estos vientos limpian los árboles. Sí, bastante. El rey Rama. ¿Qué rey Rama? Lo botó. Rey Rama, así rey Rama de Hindú. Ajá. Oh, mira, Javier, ataca al rey Rama y lo derrotó. Rey Rama lo atacó. Esa, pero ¿cómo quitamos esa? Como si fuera mango. Oh, sí. Eso es noni, ¿sí? También. Sí. ¿Qué sabes hacer con noni? Yo sé que una abuelita que me mostró, ella estaba cocinándolos, la casa olía horrible. Y luego ella está... Sí, 50 tomates. Uwaga! W tej chwili następuje prezentacja zakupów. Przyjechał wóz. Zakupione zostały. Papaja. 2 ananasy. Tutaj. Papryki. Następnie witaje. Brokuły. Buraki. Yuka. Ogurasy. Marchew. Cebula. Podstawa życia. A nie kupuję czosnku. Pomidory, cała masa. To dostałem w prezencie, tak zwany serwis. Cała masa bananów. Koszt zakupu tego wszystkiego to 450 kordowa. 450. 350 to jest $10. Więc jeszcze dodatkowo mamy stówkę. Czyli gdzieś jakieś $13, powiedzmy, około tego. Jest gorąco, ale jest żarcie. I to jest najważniejsze. Wszystko najlepszego. Thank you.
widać i mnie słychać? Thank you.